Wczoraj upłynął miesiąc, od kiedy suwalczanie mogą składać wnioski do suwalskiego budżetu obywatelskiego na rok 2018. To dopiero półmetek. Jak na razie chętnych do wykorzystania ratuszowych pieniędzy jest jak na lekarstwo, a pula środków większa niż kiedykolwiek. To piąta edycja budżetu. Na mieszkańców czekają do wykorzystania 2 miliony 600 tysięcy złotych. To jest o 600 tysięcy więcej niż w poprzednich edycjach. 2 miliony będą przeznaczone na pulę środków duży, 500 tysięcy. Złotych na pole środków małych i wprowadzamy pewną nowość, projekty kulturalne. I na, to, na te projekty będzie przeznaczonych równo 100 tysięcy złotych. Mimo iż do tej pory wpłynął tylko jeden wniosek, urzędnicy miejscy nie martwią się tym. Ale to już jest, można powiedzieć, taka norma, że te wnioski przeważnie spływają w ostatnim tygodniu i tak naprawdę jest takie największe nagromadzenie tych, tych projektów zgłaszanych przez mieszkańców SUOK właśnie w ostatnim tygodniu, więc nie jest to póki co danych zaskakujące. Bardzo jest dużo. Pytań bardzo dużo ludzi przychodzi, pyta się o to jak złożyć poprawnie wniosek, więc jesteśmy spokojni tutaj o frekwencji i na pewno tych wniosków będzie tak jak zawsze kilkanaście albo nawet i kilkadziesiąt. Pytania mieszkańców dotyczą głównie kwestii formalnych dotyczących jak złożyć wniosek. Część zwraca się z prośbą o pomoc w oszacowaniu kosztów inwestycji. Bez zmian pozostaje harmonogram oraz procedura składania wniosków. Chętni mają czas do 18 sierpnia. Po tym terminie urzędnicy zabiorą się do weryfikowania projektów pod względem formalno-prawnym, co zajmie im około półtora miesiąca. Na początku października dowiemy się, które z projektów zostaną ujęte na liście do głosowania, a dokładnie 24 listopada, które z nich zwyciężą uzyskując największą aprobatę mieszkańców suwał, czyli najciekawsze albo przyczyniające się do zaspokojenia potrzeb największej grupy ludzi. Nie do końca, przynajmniej w naszym odczuciu, zrozumiałe są zasady, na podstawie których przyjmowane są wnioski należące do nowej kategorii, czyli kultura. Dlatego do tematu jeszcze wrócimy.